Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Kyber Network. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Kyber Network, czyli kolejna próba implementacji protokołu umożliwiającego wymianę tokenów w sposób zdecentralizowany, czyli rozwiązujący problem obecnego zdecentralizowanego świata opartego o scentralizowane giełdy. Oczywisty konkurent dla takich projektów jak 0x, Pantos czy chociażby Bancor. Tutaj wyróżniający się szybkością swojego działania, wieloma partnerstwami. Także zobaczmy, czym tak naprawdę tutaj ten projekt może się pochwalić na tle swojej konkurencji i spróbujmy ocenić, czy jest on tak naprawdę perspektywiczny, jak to jest zapowiadane. Warto również dodać, że w 2019 roku projekt ten odniósł niezwykły sukces na giełdach. Także zobaczmy, co tutaj się dzieje. Patrząc na portal CoinPaprika, zakładka Code Progress, widzimy tutaj dosyć istotne zaangażowanie zespołu deweloperskiego, natomiast spójrzmy dokładnie na GitHuba, zobaczmy, co tam się dzieje, gdyż nie zawsze tutaj ten wykres pokazuje i odzwierciedla rzeczywistość i faktyczny stan prac. Należy go traktować oczywiście typowo poglądowo. Jeśli chodzi o GitHuba, strona główna organizacji, organizacja ta jest zweryfikowana na GitHubie, oznacza to, że mam jednego właściciela organizacji na GitHubie, jak i strony internetowej pod adresem kyber.network. Na 41 repozytoriów mamy tutaj 3 przypięte. Pierwsze z nich jest to kod źródłowy serwisu KyberSwap, czyli projektu bazującego właśnie o Kyber Network, który umożliwia szybką wymianę tokenów typu ERC20 pomiędzy sobą, jak i pomiędzy właśnie bazową walutę ETH. Także cały kod źródłowy tego projektu, tej strony, znajduje się na GitHubie, właśnie w tym repozytorium. No, niemniej jednak warto tutaj dodać, że postęp prac w tym projekcie tak naprawdę nie odzwierciedla w żaden sposób stanu całego protokołu, gdyż jest to tylko projekt wykorzystujący cały protokół. Dlatego też warto zwracać uwagę na to, które repozytorium analizujemy. Kolejne to repozytorium do smart kontraktu, gdyż Kyber Network działa w oparciu o smart kontrakt na Ethereum i tak naprawdę głównym repozytorium, które tutaj należy brać pod uwagę, jest repozytorium Reserve Data, ponieważ Kyber Network, protokół ten, korzysta właśnie z systemu rezerwy. Nie korzysta on, tak jak na przykład inne zdecentralizowane protokoły do wymiany tokenów, o zapis na blockchainie, który jest dosyć wolny i który zwiększa opłaty transakcyjne, jak i nie korzysta z zewnętrznych dostawców poza łańcuchem, tak jak jest to na przykład w projekcie 0x. Jeśli chodzi o główne repozytorium projektu, to mamy tutaj aż 104 brancze, na których widzimy, jeśli weźmiemy sobie aktywne, że większość z nich tak naprawdę jest aktywnych, także tutaj prace nad projektem jak najbardziej trwają, stąd też pewnie widoczna duża liczba pull requestów, gdyż właśnie pull requesty tworzone są na bazie tych branczy tutaj różnych deweloperskich. I te kolejne wartości odzwierciedlają stan, w jaki poszczególny branch odbiega od głównego brancha. Także tutaj kierujmy się tym, co pokazuje ta prawa część tego wykresu. Jeśli chodzi o issue, to na tę chwilę nie mam tutaj żadnych otwartych, mamy 11 zamkniętych pull requesty. Tak jak powiedziałem wcześniej, są tutaj otwierane na bieżąco odnośnie konkretnych właśnie branchy, które wcześniej omówiłem. Niestety projekt ten nie prowadzi żadnych milestone'ów, żadnych projektów, także ciężko tak naprawdę odwzorować i weryfikować pracę zespołu prowadzoną na rzecz tego projektu. Jeśli chodzi o wiki, to tutaj na GitHubie nie jest nic umieszczone, natomiast projekt ten charakteryzuje się dosyć dogłębną i profesjonalną, trzeba przyznać, dokumentacją, która
tłumaczy krok po kroku, w jaki sposób integrować to rozwiązanie do własnych projektów, w jaki sposób właśnie tego używać. I myślę, że to jest bardzo dobre podejście, gdyż w dużej mierze sukces protokołu będącego, właśnie projektu będącego protokołem umożliwiający wymianę tokenów, odbienia takich swapów, zależy od ilości projektów, które będą na tym bazować, a żeby takie projekty powstawały, musi być prowadzona dobrze dokumentacja. Także tutaj jak najbardziej jest ona prowadzona i dzięki temu pomysłodawcy mogą tworzyć rozwiązania takie jak na przykład KyberSwap, gdzie możliwa jest wymiana protokołów i tutaj wymiana różnych tokenów. I tutaj należy pamiętać, że nie zawsze na przykład token wpłacany jest tym samym tokenem, który jest wypłacany. Dodatkowo serwis jest zintegrowany z Travis Continuous Integration, czyli tutaj mamy możliwość podejrzenia tego, czy aktualny kod źródłowy znajdujący się na głównej gałęzi, na gałęzi master, jest poprawnie budowany. Dzięki temu mamy obraz tego, czy kolejne wersje release protokołu będą sukcesywnie wydawane, ponieważ tutaj widzimy informację, że kod źródłowy przechodzi poprawnie buildy, to wtedy jest możliwość umieszczenia takiej wersji na właśnie środowisku produkcyjnym. Dodatkowo projekt ten posiada swój własny tracker, który pozwala na śledzenie ilości transakcji w oparciu o Kyber Network, aktualne ceny i ceny w odniesieniu do ETH. Mam tutaj również możliwość podejrzenia tego, jakie tokeny są wspierane przez projekt oraz które z nich, które tokeny zostały wycofane. Tutaj one są oznaczone przez taką czerwoną właśnie kropkę. Projekt KyberSwap, który już wcześniej pokazałem. Odnośnie dogłębnej, fundamentalnej analizy tego projektu Kyber Network również zapraszam do serwisu Research Binance. Link ten umieszczę poniżej tego filmu w opisie. Także to wszystko, jeśli chodzi o projekt Kyber Network. Podsumowując, myślę, że prace nad projektem tutaj postępują. Oczywiście mam sporą konkurencję, jednak pamiętajmy, że tego typu projekty myślę, że zdecydowanie mają przyszłość, ponieważ tokenów jest coraz więcej i raczej nie będzie ich mniej. Natomiast wymiana pomiędzy poszczególnymi, jak i umożliwienie płatności tymi tokenami w różnych sklepach również rozwiązuje taki projekt jak Kyber, który po prostu będzie integrował tą wymianę pomiędzy tokenami. Oczywiście on będzie również umożliwiał łatwiejszy dostęp do ICO, które na przykład będzie wymagało jedynie ETH i w tym momencie my, mając inne kryptowaluty, możemy poprzez właśnie implementację protokołu Kyber Network brać udział w takim ICO, który jest automatycznie wymieniany na ETH w tym właśnie konkretnym rozwiązaniu. Także dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka i zapraszam do sekcji komentarzy. Cześć!